Jest już z nami kolejny gość zapowiadany, pan Artur Soboń, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. I o finansach chciałbym z panem porozmawiać. Zacznijmy od takiego pytania, które nurtuje bardzo wielu naszych rodaków. Pytania dotyczącego inflacji. Jak jest? Czy znajdujemy się wciąż na tym zboczu inflacji, jeżeli wyobrazimy sobie jako górę ten wykres przebiegu tego no, niekorzystnego jednak procesu? Czy też może jesteśmy już na szczycie? Czy jest to szczyt płaski? Czy może inflacja zaczyna spadać? Jak to wygląda? Jest tak, że wszystkie państwa dzisiaj mierzą się ze wzrostem cen. To zjawisko inflacji jest zjawiskiem na taką skalę niespotykanym od kilkudziesięciu lat w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Polska jest państwem, które jest obok teatru wojennego. W tej części Europy to zjawisko przybiera rzeczywiście wysoki poziom, też w Polsce od 30 lat nieznany. Stąd też nasza szybka reakcja, między innymi tarcze antyinflacyjne, to nas kosztowało 40 miliardów złotych, ale także zamrożenie cen gazu, zamrożenie cen energii, wakacje kredytowe. To wszystko były takie osłonowe działania w związku z sytuacją no, polegającą na tym, najkrócej mówiąc, że nasza gospodarka zdrowa sama w sobie zaimportowała sobie tą inflację z zewnątrz. Natomiast wszystkie dzisiaj prognozy, które mamy, wskazują na to, że te wszystkie czarne scenariusze o tym, że ta inflacja przekroczy na przykład 20%, które jeszcze w końcówce roku ubiegłego były powszechnie powtarzane przez część ekspertów, się już nam nigdy nie przydarzą. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie roku ta inflacja dojdzie już także w roku 2023 do poziomu inflacji jednocyfrowej, tak aby w przyszłym roku zbliżać się już do celu inflacyjnego i aby ustabilizować ten wzrost cen na takim poziomie, który nie będzie niósł za sobą tych konsekwencji społecznych, które oczywiście inflacja za sobą niesie. Często spotkać możemy takie zdanie krytyków rządu, krytyków polityki finansowej rządu, także ekonomicznej, że gdybyśmy byli jako Polska w strefie euro, to przechodzilibyśmy przez tą inflację trochę mniej poobijani, mówiąc kolokwialnie. No ale przecież państwa bałtyckie mają jako walutę euro i tam inflacja jest jeszcze większa niż u nas. Dlaczego pańskim zdaniem ta kwestia euro jest tak forsowana przez sporą część naszych rodzimych krytyków, mimo że fakty mówią coś innego? Naprawdę dzisiaj rozmowa o korytarzu wejścia do wspólnej strefy walutowej w sytuacji tak dużych turbulencji zewnętrznych w gospodarce no jest czymś zupełnie niepoważnym. To jest najgorszy moment do tego, aby w ogóle tego typu debatę dzisiaj otwierać. Sam pan redaktor słusznie zwrócił uwagę na to, że w tej samej strefie walutowej różne państwa o tej samej walucie mają bardzo różną inflację, czasem wielokrotnie wyższą, prowadząc no, wspólną politykę pieniężną. I w tym zakresie Polska jako państwo, która prowadzi suwerenną politykę monetarną, ma własną walutę, złoty, który zresztą jest kotwicą, jeśli chodzi o naszą dzisiaj gospodarkę i to, że bardzo szybko odbijamy i te zewnętrzne targania gospodarką mają taki płytki, krótkotrwały charakter. Jestem przekonany, że tak będzie również tym razem, tak było po COVID-zie, tak będzie już w przyszłym roku po tym spowolnieniu gospodarczym. Tegoroczna polska gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu i złoty ma tutaj swoją fundamentalną wagę. Natomiast to, że możemy prowadzić suwerenną politykę choćby przez wysokość stóp procentowych, no jest oczywiście czymś, co pozwala nam stosować odpowiednie narzędzia w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, przede wszystkim przez bank centralny, bo to jest oczywiście najważniejsze zadanie ze strony Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej.
te ceny, o których pan minister już wspominał, ten wzrost cen tak naprawdę, który niepokoi bardzo wielu naszych współobywateli, to są w dużej mierze ceny związane z energią elektryczną, ale także z surowcami do wytwarzania energii, gaz, ropa naftowa, węgiel. Bardzo się obawiano latem, wczesną jesienią zeszłego roku, że przełom 2022 i 2023 roku może być pod tym względem niekorzystny. Wieszczono takie katastroficzne wręcz scenariusze. Na szczęście to ta zima nie okazała się tak zła pod tym względem. Jak pańskim zdaniem będzie się kształtowała kwestia cen energii, surowców energetycznych w najbliższych miesiącach? O, nie tylko, że zima była łagodna, ale oczywiście gdyby ona była bardziej surowa, to też byliśmy na to przygotowani. Po prostu dobrze przygotowaliśmy Polskę na tą sytuację, w której mamy odcięty kurek z gazem, w której mamy brak importu węgla z Rosji, no i w której musimy budować szybko dywersyfikację produkcji ropy, benzyny, tak aby uniezależniać się od tych dostaw wschodnich. Tam się udało. Udało się to zrobić naprawdę sprawnie, oczywiście nie bez pewnych kosztów, także poprzez na przykład dopłaty dla Polaków ogrzewających swoje domy węglem czy innymi nośnikami ciepła, ale to się udało. I na tym polega zresztą odpowiedzialna polityka państwa, kiedy mamy sytuację, w której skutki mogą być no, dużo dalej idące, tak jak zamknięcie gospodarki w COVID-zie, tak ta zima, która za nami, to uruchamiamy duże środki finansowe, bo oczywiście mówimy o środkach finansowych, które są gigantyczne z punktu widzenia wydatków publicznych państwa, ale one są skuteczne i one przynoszą lepszy efekt, powodując wówczas w czasie COVID-u, że utrzymaliśmy płynność i zatrudnienie i mamy dzisiaj tego dobre efekty, bo na rynku pracy jest blisko 17 milionów Polaków, a dzisiaj nie doprowadzając do bankructw, do kłopotów gospodarstw domowych, do sytuacji, w której no, byłoby to społecznie kompletnie nieakceptowalne i prowadziłoby do poważnych dramatów społecznych. I to jest coś, co można powiedzieć jest naszą istotą polityki, aby no, reagować odpowiednio wcześnie, elastycznie, tak aby zapobiegać jeszcze gorszym skutkom w związku z tą sytuacją zewnętrzną. Natomiast oczywiście prognozowanie cen jest trudne. Te ceny ustabilizowały się, wróciły do tego poziomu sprzed wojny. Spodziewam się, że tutaj nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. Gospodarki europejskie są coraz lepiej przygotowane do tej sytuacji. Także, tak jak powiedziałem, Polska w zakresie dostaw poszczególnych surowców jest dzisiaj państwem w o niebo lepszej sytuacji niż jeszcze przed wybuchem wojny. Dzisiaj głównym motorem wzrostu cen, bo to jest 1/4, 24% dokładnie, rok do roku, jest żywność. Żywność, która dzisiaj bije rekordy, jeśli chodzi o ceny, odkąd w ogóle badamy ceny żywności. I ona była tym motorem presji inflacyjnej w ostatnim czasie w największym stopniu. Stąd też na przykład zerowa stawka na VAT na żywność, no, którą w tym roku pozostawiamy, tak aby odciążać też tutaj, pomagać Polakom, aby te ceny nie były tak wysokie, jak mogłyby być bez tego. Spojrzyjmy teraz w przyszłość, miejmy nadzieję, że już nieodległą, przyszłość polsko-ukraińską w związku z wizytą prezydenta Ukrainy w Warszawie. Podjęte zostały pewne kroki, które znalazły swoje odbicie, swój wyraz w memorandum polsko-ukraińskim na temat odbudowy Ukrainy, czy współudziale Polski w odbudowie Ukrainy. No, pierwsza sprawa to jest wygranie wojny, dlatego nie wiemy jeszcze, kiedy te działania ruszą. Natomiast co to może oznaczać dla polskich firm, dla naszych rodaków? Znów pytam o to z poziomu naszych po prostu współobywateli, bo oni sobie też takie pytania zadają. Co Polska może zyskać na odbudowie Ukrainy? Co my, Polacy, możemy zyskać?
Czy zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie to na pierwszym miejscu oczywiście większe bezpieczeństwo Polski, a bezpieczeństwo jest bezcenne. Czyli nie ma nic, jeśli nie będziemy państwem, które będzie bezpieczne. To jest oczywiście coś, co jest najważniejsze i też nie należy o tym zapominać, że agresja Rosji na Ukrainę jest realnym zagrożeniem bezpieczeństwa także Rzeczpospolitej Polskiej, więc to ma oczywiście ten podstawowy, elementarny wymiar bezpieczeństwa militarnego, takiego egzystencjalnego z punktu widzenia państwa polskiego. Ale oczywiście pytanie, czy ten proces odbudowy to jest proces, który powinien się rozpocząć po zwycięstwie Ukrainy, czy powinien się rozpoczynać już w tych obszarach oczywiście, w których jest to możliwe. No, to jest oczywiście dyskusja, której nie chcę tutaj rozstrzygać, ale są też argumenty za tym, aby próbować wchodzić na rynek ukraiński już. Nie jesteśmy tym państwem, które jest kapitałowo najsilniejsze. Jesteśmy tym państwem, które dobrze zna Ukrainę. Przedsiębiorcy dobrze znają Ukrainę. Jesteśmy blisko i jesteśmy w stanie swoją ofertę przedstawiać stosunkowo szybko i myślę, że to jest oferta atrakcyjna dla przynajmniej w wielu branżach dla państwa ukraińskiego. Dla polskich firm to oznacza oczywiście nowy rynek i możliwość współpracy także tej długofalowej, bo mam nadzieję, że z czasem Ukraina będzie po prostu częścią wspólnego rynku. O tym oczywiście decydować będą sami Ukraińcy, ale byłoby to z punktu widzenia polskiej gospodarki czymś pożądanym. Sam proces odbudowy będzie też przyczyniał się do naszego wzrostu PKB. Bank PKB SA liczy, że to będzie 3,6-3,8% PKB więcej dzięki właśnie zaangażowaniu polskich firm w odbudowę. Liczę na udział i naszych banków, i rynku kapitałowego, i poważną rolę Polski w zakresie koordynacji środków pochodzących z instytucji międzynarodowych, które będą uruchamiały, już uruchamiają wsparcie dla Ukrainy. No wszystkie możliwe źródła tego zaangażowania w odbudowę Ukrainy są czymś, w czym Polska powinna uczestniczyć i wspierać także oczywiście tych prywatnych przedsiębiorców, którzy będą się tego zadania podejmować. Jakie branże i jakie firmy, pańskim zdaniem, panie ministrze, mają największe szanse na wejście na Ukrainę, czy też rozwinięcie swojej działalności, kiedy kraj będzie już cieszył się, miejmy nadzieję, sprawiedliwym pokojem? Tam, gdzie oczywiście jesteśmy zaawansowani, jeśli chodzi o naszą produkcję i usługi, tam, gdzie jesteśmy państwem, które ma, czy firmy nasze mają ofertę, ale no ja bym w pierwszej kolejności wskazał oczywiście na infrastrukturę, na odbudowę szeroko rozumianej infrastruktury liniowej, sieciowej, tak aby zbudować tą elementarną infrastrukturę. To pewnie będzie najważniejsze, najpilniejsze i zadanie, myślę, w którym polskie firmy naprawdę mogą śmiało być jego też współbeneficjentem, bo to jest takie tak zwane win-win, bo tutaj wygrywają obie strony. Wydaje się, że kwestia militarna też będzie odgrywała pewną rolę. Już wiemy o tym, że ta współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, produkcji zbrojnej się zacieśnia. Jak pan sądzi, panie ministrze? Ja wiem, że no nie mamy obaj szklanej kuli, ale kiedy to nastąpi? Czy możemy liczyć na uspokojenie się tej sytuacji, tej wojny jeszcze w tym roku? Każdy pewnie by sobie tego życzył, aby ten koszmar wojenny skończył się jak najszybciej. Wydaje mi się, że tutaj prognozowanie jest trochę zajęciem, które jest jałowe, tak? Znaczy w tym sensie, że no, te prognozy robimy z różnych przesłanek, nie mając pełnego obrazu sytuacji. No, państwo polskie powinno być przygotowane na każdy scenariusz i dzisiaj ten bazowy jest to oczywiście taki, aby robić wszystko, aby ta agresja zakończyła się porażką Rosji, zwycięstwem Ukrainy i żeby stało się to możliwie jak najszybciej. Bardzo bym chciała, aby stało się to już w tym roku. No, myślę, że znaczna część naszych widzów, naszych rodaków dokładnie tak samo sobie życzy. Jak będzie, zobaczymy, oby jak najszybciej ta wojna się skończyła. 3/4 Polaków w badaniu sondażowym potwierdza, że to jest, ta wojna jest oczywiście realnym również zagrożeniem dla
bezpieczeństwa Polski, tam bodaj 76% ankietowanych. I tak w istocie jest. Znaczy, to jest coś, co powoduje też, że my już nie tylko musimy realizować różnego rodzaju polityki osłonowe wobec polskich obywateli. Nie tylko zaangażowaliśmy się w wsparcie uchodźców z Ukrainy, ale też mamy rekordowe wydatki na zbrojenia. No to wszystko oczywiście generuje zupełnie inne paradygmaty polityki państwa. Wojna zmieniła wszystko i państwo polskie również w tym zakresie swoje priorytety no dzisiaj przeniosło właśnie przede wszystkim na wydatki obronne i to jest coś, co też jest warte podkreślenia, bo jeśli byśmy tak patrzyli tylko procentowo w relacji do PKB, czyli do siły naszej gospodarki, to jeśli byśmy zrealizowali ten plan na rok 2023, to bylibyśmy państwem, które w relacji do PKB wydaje na zbrojenie najwięcej w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Życzę udanego dnia. Wzajemnie pozdrawiam. W naszym studiu o godzinie 13:00 najważniejsze informacje z kraju i ze świata przekaże państwu Piotr Kieraga.